Punkt selektywnego zbierania odpadów znajduje się przy ulicy Rymera, za Urzędem Miasta. Na terenie PSZOK znajdują się budynek biurowo-magazynowy, wiata stalowa, droga wewnętrzna, kontenery i pojemniki na poszczególne odpady, miejsca parkingowe, waga samochodowa oraz waga stacjonarna. Teren PSZOK jest ogrodzony oraz monitorowany. PSZOK jest czynny 4 dni w tygodniu w godzinach wtorek 8.14, środa 12.18, piątek 8.14, sobota 9.17. Od października do marca w godzinach 9.14.30. W PSZOK przyjmowane są papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, np. igły i strzykawki, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony. Odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży, styropian. Segregacja odpadów jest bardzo ważna. Ułatwia ona proces recyklingu oraz powoduje, że środowisko jest mniej zanieczyszczone. Po przejechaniu przez szlaban znajdujący się przy wjeździe do PSZOK, kierowca podchodzi do okienka w celu okazania dokumentów. Obsługa PSZOK weryfikuje, czy osoba jest mieszkańcem i właścicielem nieruchomości w Radlinie. Jeżeli kierowca przywiózł odpady limitowane, samochód jedzie na wagę, gdzie jest ważony z zawartością. Po zjechaniu z wagi obowiązkiem osoby przywożącej odpady jest rozdysponowanie ich do odpowiednich kontenerów. Po rozdysponowaniu odpadów samochód ponownie wjeżdża na wagę w celu zważenia bez odpadów. Pracownik odnotowuje informacje w systemie, po czym kierowca opuszcza PSZOK.